Pieniądze dla Polaków. ZUS zdecydował, że świadczenia dla małych przedsiębiorców będą od teraz ustalone na innych zasadach. Aby zaoszczędzić, należy się zgłosić natychmiast. Pieniądze z zaoszczędzonych składek mają być plastrem na potrzeby małych przedsiębiorców. Ci nierzadko muszą się borykać z szeregiem wyrzeczeń i biurokracją. Okazuje się, że dotychczasowe 1200 zł niezależne od przychodów teraz ulega zmianie. Ważne jest, aby zgłosić się natychmiast do placówki. Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić duże pieniądze. Co zrobić, aby płacić niższy ZUS? Zgodnie z nowymi zasadami opłacania składek ZUS i NFZ przedsiębiorcy będą mogli nieco zaoszczędzić. Dotychczas musieli co miesiąc przeznaczać kwotę aż 1200 zł. Ta nie była uzależniona od ich przychodów. Małe przedsiębiorstwa, których obrót był zmienny, mieli do tej pory problem, aby odłożyć odpowiednią kwotę na świadczenia. Aby skorzystać z nowych zasad, należy się zgłosić do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 8 stycznia. Po tym terminie nie będzie możliwości ustalenia nowych zasad i przedsiębiorca będzie musiał płacić za składki dotychczasową kwotę. Spora część przedsiębiorców może przeoczyć ten termin, mówi Jeremy Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Na miejscu należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wypełniony druk ZUS ZWUA powinien wpłynąć przed terminem w odpowiedniej placówce. Można również skorzystać z platformy e-płatnik, która ułatwia przedsiębiorcom współpracę z zakładem. Informacja pojawiła się stosunkowo niedawno. W mediach społecznościowych aktualizacje i informacje o terminach pojawiła się 30 grudnia. Rzecznik Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Adam Abramowicz przypomina. Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia. Kto nie zrobi tego, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do dochodów dopiero za rok, pojawiło się na profilu Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ci, których nowe zasady będą dotyczyły, zwracają uwagę, że określone terminy są trudne do pogodzenia z prywatnymi planami. Dla wielu przełom roku jest okresem urlopowym. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za lajka.